Cześć, tutaj Dorota z Look for Book i dzisiaj przychodzę do Was z recenzją książki z cyklu Recenzja w 60 sekund. Dawno nie było żadnej recenzji książki z tego cyklu, ale już powracamy i mam nadzieję, że coś ciekawego dla siebie znajdziecie. W tym tygodniu zamierzam kilka takich recenzji dla Was przygotować. I na początek coś dla miłośników literatury Jane Austen, Emily Bronte, czyli literatura, której akcja rozgrywa się, Anglia, XIX wiek, tajemnice rodzinne, skrywane tajemnice, mnóstwo gdzieś tam takiej gotyki, no i to, co gdzieś tam lubimy najbardziej, czyli to takie niedopowiedzenie w tej literaturze, w relacjach między bohaterami. I tutaj coś takiego mamy. To, co ciekawe, to jest to historia oparta na prawdziwej biografii jednej z, bym powiedziała, ciekawszych bohaterek, ponieważ dotyczy autorki książki kucharskiej, no, która wtedy w XIX wieku i na początku XX wieku rozchodziła się w błyskawicznym tempie, miała wiele dodruków i była napisana w niespotykanym stylu, to znaczy takim językiem poetycko-dramatycznym, ale jednocześnie bardzo dokładnym, dzięki czemu każda gospodyni domowa mogła te przepisy przygotować. Tu poznajemy historię powstawania tej książki, ale też tajemnice właśnie życiowe autorki oraz jej pomocnicy, z którą razem tworzyła tą książkę kucharską, czyli Anny Kirby, to jest jej pomocnica, a cała książka jest o Elise Acton. No i oczywiście mowa o Sekret Panny Elizy, Annabel Apps. Książka, gdzie autorka Annabel Apps dokonała niesamowitego researchu odnośnie, tak jak mówię, Elizy Acton, dowiadując się i zgłębiając cały życiorys i wplatając to w fabułę naszej powieści, którą, słuchajcie, czyta się jednym tchem, nie można się od niej oderwać. Ona jest jednocześnie niesamowicie tajemnicza, niesamowicie wciągająca. Czasami właśnie te tajemnice wydają nam się mroczne albo dopowiadamy sobie no, coś, co nie do końca jest prawdziwe i tutaj wiele nas rzeczy może zaskoczyć. I dodatkowo to, co jest dużym plusem, ta książka jest niesamowicie smakowita, słuchajcie, smakowita, inspirująca, pobudza kreatywność i powiem Wam, nawet ja starałam się zrobić niektóre przepisy z tej książki. Więc widzicie, nawet coś z Anglii XIX wieku. Więc gorąco Wam polecam, jeśli lubicie taką literaturę albo lubicie gotować, to na pewno Wam się ta książka spodoba. Więc to tyle na dzisiaj. Życzę Wam miłej, smakowitej niedzieli. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.